No cześć, na wstępie chciałem szybko powiedzieć, co to za odcinek, co się dzieje, o co chodzi. Otóż jakiś czas temu obiecałem wam, też nie prosiliście, żebym przedstawił eksperymenty, a dokładnie próby zabicia SCP-682. Uznałem, że nie ma sensu robić tego w formie jednego długiego odcinka, tylko lepiej to wyjdzie, jak zrobię to w taki sposób, że będzie jeden eksperyment albo grupa eksperymentów na odcinek. Na wstępie jeszcze szybko powiem przed odcinkiem, jak to o SCP, które będzie wykorzystane w tym eksperymencie, jeżeli takowe będzie. Jeżeli oczywiście nie powiedziałem o tym w jakimś innym materiale, wtedy was do tego materiału odeślę. I to będzie taka seria dodatkowa, z odcinkami po 2, 3, max 5 minut mi się wydaje, która będzie wchodziła jako drugi odcinek tego samego dnia, zazwyczaj wieczorem. Po prostu będę miał trochę więcej czasu, żeby przygotować dla was dodatkowy materiał. A teraz bez przedłużania przechodzimy do kolejnego odcinka. W tym eksperymencie został wykorzystany SCP-409. Jest to kryształ kwarcowy, który sprawia, że wszystko, co ma z nim kontakt, zacznie się krystalizować w przeciągu kilku godzin. Krystalizacja będzie przebiegać, dopóki nie obejmie całego przedmiotu lub organizmu. Po zakończeniu krystalizacji obiekt zacznie trzeszczeć, a po około 20 minutach eksploduje. Materia nieorganiczna krystalizuje się tylko w promieniu kilkunastu centymetrów od miejsca kontaktu. Log zdarzenia 682-E18. Doktor usiłuje użyć SCP-409 na SCP-682. Generał i doktor obserwują. 0400. Wystawienie na oddziaływanie. SCP-682 zaczyna łzawić w momencie kontaktu. Wyrządza obszerne zniszczenia w okolicy. SCP-682 kilkakrotnie pyta się, z czym ma do czynienia. 0800. Początek krystalizacji. Rozprzestrzenienie znacznie wolniejsze niż zwykle. 1200. SCP-682 wykazuje oznaki skrajnego natężenia bólu. Wykazuje także oznaki drgawek. 1300. Krystalizacja kończy się w momencie wykonania procesu w 62%. Skrystalizowany obszar eksploduje, wywołując obszerne obrażenia fizyczne SCP-682. 1400. SCP-682 dokonuje regeneracji pomimo utraty kończyn i narządów wewnętrznych. SCP-682 rozpoczyna regenerację, oświadczając, iż będzie usiłował zabić i skonsumować wszystkich pracowników związanych z przebiegiem wydarzenia 682-E18. SCP-682 wydaje się teraz być odporny na działanie SCP-409. Wykorzystanie innych podmiotów SCP do terminacji SCP-682 musi uprzednio zostać przetestowane na próbkach SCP-682. Dopiero po tym można dokonywać pełnomocnych testów. W związku z zaleceniami doktora, szczegóły w dokumencie 27B6, doktor oraz doktor wnieśli o zezwolenie na usiłowanie terminacji SCP-682 za pomocą SCP-689. Wniosek aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez... Wpłynęła również sugestia doktora Girsa, aby wykorzystać SCP-182 w celu dokonania próby komunikacji z SCP-682. SCP-182 wyraził niechęć oraz odmawia wejścia do przechowalni SCP-682, jeżeli to możliwe.